Jeżeli wydaje Ci się, że zachowek po rodzicach możesz otrzymać tylko, gdy pominęli Cię w testamencie, to jesteś w błędzie. Równie dobrze może się okazać, że testamentu nie ma, dziedziczysz całkiem pokaźny majątek, a jednocześnie zachowek i tak Ci przysługuje. Co więcej, czasem o zachowek możesz wystąpić nawet, gdy rodzic sporządził testament i część majątku zapisze właśnie Tobie. Z drugiej strony zdarzają się przypadki, w których rodzic pomija dziecko w testamencie, ale mimo wszystko nie otrzyma ono zachowku od pozostałych spadkobierców. I to wcale nie dlatego, że za późno się po niego zgłasza, ale dlatego, że zachowek po prostu mu się nie należy. Jeżeli w tym momencie zastanawiasz się, jak to w ogóle jest możliwe, to ten film zdecydowanie jest dla Ciebie. Ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy. Na co dzień pomagam osobom takim jak Ty uregulować formalności związane ze spadkiem i dziedziczeniem. Staram się też udowadniać, że prawo spadkowe może być dla każdego. Dlatego właśnie w dzisiejszym filmie chcę rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące zachowku po rodzicach. Wspomniałam, że zachowek należy się nie tylko osobom całkowicie pominiętym w testamencie. Żeby wyjaśnić, dlaczego tak jest, najlepiej zacząć od początku. Czyli od przypomnienia, co to w ogóle jest zachowek. Zachowek ma zabezpieczyć Twoje interesy majątkowe. Pozwala dopilnować, że jako osoba najbliższa spadkodawcy otrzymasz po jego śmierci pewne minimum. Mówiąc minimum, mam na myśli część majątku, która została precyzyjnie określona. Przepisy mówią, w jaki sposób obliczyć taki zachowek i ile powinien on wynosić. Do obliczeń przejdziemy jednak w dalszej części filmu. Na ten moment zapamiętaj natomiast, że cel zachowku jest prosty. Ma on zagwarantować Ci otrzymanie konkretnej wartości majątku Twojego rodzica. Przepisy mówią też, kto dokładnie może domagać się zachowku. Przypomnę, że są to wyłącznie zstępni, rodzice spadkodawcy i jego mąż lub żona. Na tym jednak przepis się nie kończy. Jest jeszcze druga część, o której nie zawsze się pamięta. A z tej drugiej części wynika, że zachowek przysługuje wcześniej wymienionym osobom, tylko jeżeli dziedziczyłyby z ustawy. Czyli nawet jeśli mamy testament, musisz wiedzieć, jak wyglądałoby dziedziczenie, gdyby testamentu nie było. O tym, jak przebiega dziedziczenie ustawowe, nagrałam już osobny film. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to oczywiście koniecznie go obejrzyj. Pamiętaj też o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału, by pozostać na bieżąco. Wróćmy jednak do kwestii zachowku po rodzicach. Sprawa jest o tyle prosta, że dzieci należą do pierwszej grupy spadkowej. Czyli krótko mówiąc, to one jako pierwsze mają prawo do spadku. Możesz więc automatycznie założyć, że skoro jesteś dzieckiem zmarłego rodzica, to spełniasz wymogi z przepisu. Czyli jesteś zstępnym, który dziedziczyłby z ustawy. Dodam, że inaczej wyglądałoby to w przypadku dalszych zstępnych, czyli na przykład wnuków, albo w przypadku zachowku dla Twoich dziadków. To jednak nie ma znaczenia w kontekście dzisiejszego filmu, więc nie będę zagłębiać się w szczegóły. Wiesz już, po co jest zachowek i że jako dziecko zmarłego rodzica masz do tego zachowku prawo. Teraz możemy więc przejść do wyjaśnienia, co rozumiemy przez pojęcie minimum, które musisz otrzymać po rodzicu. Zachowek wyliczamy w ten sposób, że najpierw ustalamy udział, jaki trafiłby do Ciebie przy dziedziczeniu ustawowym, a więc gdyby nie było testamentu. Ten krok musisz wykonać zawsze, obojętnie czy rodzic w praktyce spisał testament, czy też tego nie zrobił. Jest to potrzebne, by ten udział móc potem pomnożyć przez konkretny ułamek i tym samym obliczyć zachowek. Zakładam, że brzmi to niezrozumiale, więc od razu przejdźmy do przykładów. Na początek załóżmy, że Twój tata był po rozwodzie, a oprócz Ciebie miał jeszcze syna. W tej sytuacji według zasad ustawowych spadek dzieli się porówno między Waszą dwójką, czyli Ciebie i Twojego brata. Dodam, że gdyby rodzice nie byli po rozwodzie i mieli majątek wspólny, to sprawa wyglądałaby nieco trudniej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to odsyłam Cię do filmu o dziedziczeniu po rodzicach. Teraz, żeby nadmiernie nie komplikować, weźmy pod uwagę ten prostszy scenariusz, a więc gdy Twój tata jest po rozwodzie. W takim razie teraz warto przełożyć ten ułamek na konkretną kwotę. I tutaj ważnym pojęciem będzie podstawa obliczenia zachowku. W języku prawniczym nazywa się to substratem. Podstawa obliczenia zachowku to w sumie kilka elementów. Po pierwsze, czynna wartość spadku, czyli spadek, od którego odejmujesz długi rodzica. Na przykład, jeżeli Twój tata zostawił spadek w wysokości 300 tysięcy zł i długi w wysokości 20 tysięcy zł, to czynna wartość spadku wynosi 280 tysięcy zł. Kiedy znamy już czynną wartość spadku, musimy doliczyć do niej jeszcze inne elementy składające się na podstawę zachowku. Te elementy to darowizny, zapisy windykacyjne i czasami także fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę oraz mienie związane z rozwiązaniem tej fundacji. Brzmi to jak bardzo złożona kwestia. Na szczęście w praktyce zwykle musimy wziąć pod uwagę tylko darowizny. Przepisy dotyczące fundacji rodzinnej są nowością w prawie spadkowym. W praktyce niewielu spadkodawców skorzystało póki co z tego rozwiązania. Jeżeli chodzi o zapisy windykacyjne, to te z kolei można ustanowić tylko w testamencie notarialnym. To już automatycznie ogranicza nam możliwość ich doliczenia w sytuacji, w których rodzic po pierwsze spisał testament, po drugie zrobił to przed notariuszem, a po trzecie zdecydował się umieścić w nim zapis windykacyjny.
Dlatego w naszym przykładzie weźmy pod uwagę tylko czynną wartość spadku, czyli 280 tysięcy i wartość darowizn. Dodam jeszcze, że nie wszystkie darowizny bierzemy pod uwagę. Tutaj też nie chcę Cię jednak zagłębiać w szczegóły, bo to długi temat i na kanale znajdziesz osobny film z tym związany. Od razu przechodźmy więc do etapu dodawania darowizn mających znaczenie dla zachowku. Załóżmy, że twój tata 5 lat temu dał bratu 200 tysięcy złotych, żeby ten mógł zorganizować wymarzony ślub. W takim razie musimy zsumować czynną wartość spadku i wartość tej darowizny. To daje nam w sumie 480 tysięcy i to właśnie jest podstawa do obliczenia naszego zachowku, czyli mówiąc po prawniczemu, nasz substrat. Przemnóżmy więc tę kwotę przez należny ci udział, a więc jak ustaliliśmy, przez 1/2. Daje nam to wynik 240 tysięcy złotych. Teraz, żeby obliczyć zachowek, musimy jeszcze tę kwotę przemnożyć przez 1/2 lub 2/3. Wyższy ułamek, czyli 2/3, jest wyjątkiem od reguły. Będziemy go stosować tylko, jeśli wyliczamy zachowek dla osoby małoletniej lub trwale niezdolnej do pracy. Zakładam, że ten wyjątek nie odnosi się do Ciebie. W takim przypadku 240 tysięcy złotych musimy przemnożyć przez 1/2. W efekcie daje nam to wynik 120 tysięcy złotych. To jest właśnie Twój zachowek. Ostatni krok to sprawdzenie, czy majątek otrzymany od taty wynosi co najmniej tyle, co należny Ci zachowek. Widzimy, że spadek dzielony na pół, czyli między Ciebie a Twojego brata, przekracza tę wartość. W tym przypadku prawa do zachowku więc nie masz. A teraz zmieńmy trochę scenariusz. Załóżmy, że Twój tata nie tylko dał bratu pieniądze na ślub, ale jeszcze kupił mu mieszkanie w samym centrum miasta. Obecnie takie mieszkanie miałoby wartość 1 000 000 zł. Znów nie było testamentu, może się więc wydawać, że dziedziczysz spadek po połowie z bratem. W praktyce jest jednak inaczej. Jeżeli spadek dzielimy według zasad ustawowych między zstępnych, to darowizny, które otrzymali, musimy zaliczyć im na schedy spadkowe. Z kolei, jeśli wartość takich darowizn przewyższa wartość schedy spadkowej, to takiej osoby ani darowizn, które otrzymała, w ogóle nie uwzględnia się przy dziale spadku. Od razu przełóżmy to na praktykę, żeby wszystko stało się bardziej zrozumiałe. Jak w poprzednim przykładzie, na początku znów zsumujemy wartość darowizn, czyli mieszkanie o wartości 1 000 000 zł oraz 200 tysięcy na ślub i czynną wartość spadku, a więc 280 tysięcy. Daje nam to w sumie wynik 1 480 000 zł. Każdy z Was ma równe udziały w spadku, a więc ta kwota dzielona jest na pół i daje wynik 740 tysięcy zł. Tyle każdy z Was powinien otrzymać. Teraz porównujemy to z sumą darowizn dla brata. 1 200 tysięcy złotych przewyższa wartość jego schedy spadkowej. Z tego powodu brata nie uwzględnia się przy dziale spadku i cały spadek przypadnie Tobie. Co więcej, dodatkowo możesz jeszcze domagać się od brata zachowku. Bo jak na razie dostałeś tylko 280 tysięcy, a gdyby nie było darowizn, to otrzymałbyś ze spadku 740 tysięcy. Ta wartość dzielona na pół, czyli 370 tysięcy, to należny Ci zachowek. Skoro dostałeś tylko 280, możesz żądać od brata odpowiedniego uzupełnienia zachowku. Jeżeli kwestia schedy spadkowej wydaje Ci się niezrozumiała, to nie masz czym się przejmować. Często nawet zawodowi prawnicy mają z tym problem. Dlatego na kanale jest cały film, w którym dokładnie tłumaczę to zagadnienie. Chciałam Ci powiedzieć, że filmy na moim kanale mają na celu pokazać Ci, jak mniej więcej działa prawo spadkowe, a także zaprezentować, jak złożone są niektóre problemy. Nie chcę, żebyś tylko na podstawie tych filmów planował jakieś kroki jako spadkodawca, czy też samodzielnie zakładał sprawy sądowe jako spadkobierca czy osoba uprawniona do zachowku. Tego typu filmy czy artykuły, które możesz przeczytać w internecie, nie są równoznaczne z udzieleniem porady prawnej przez adwokata lub radcę prawnego i nie powinieneś ich traktować w ten sposób. Każdy rozsądny spadkodawca lub skuteczny spadkobierca powinien opierać swoje plany i zamierzenia na informacjach uzyskanych w toku konsultacji prawnej z zawodowym prawnikiem. I do skorzystania z takiej konsultacji w Twojej właśnie sprawie gorąco Cię zachęcam. Dzięki temu na spotkaniu z zawodowym prawnikiem dowiesz się, jak wygląda Twoja sytuacja oraz jakie są szanse i zagrożenia w Twoim przypadku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ze swoim problemem zwrócisz się właśnie do mnie. Moja kancelaria ma swoje biura we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Wszędzie tam możesz liczyć na pomoc zawodowego prawnika, posiadającego doświadczenie w zakresie prawa spadkowego. W związku z tym, że jesteśmy jednym zespołem, trudne przypadki i sprawy rozpatrujemy wspólnie, dzieląc się uwagami i doświadczeniami. Jeżeli chcesz zaoszczędzić czas na dojazdy, możesz także skorzystać ze zdalnej konsultacji w formie teleporady lub porady online. Zadzwoń lub wyślij do mnie e-mail, a moja asystentka skontaktuje się z Tobą i wyjaśni zasady oraz koszty współpracy. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu lub teraz na ekranie. Serdecznie zapraszam, a my wracamy do tematu. Skomplikujmy sytuację po raz kolejny. Znowu zakładamy, że tata dał bratu 200 tysięcy złotych na ślub. Tym razem jednak nie przepisał mu mieszkania. Zamiast tego mieszkanie kupił i przepisał Tobie. Nie znajdowało się ono jednak w centrum miasta i było mniejsze niż mieszkanie z poprzedniego przykładu, dlatego obecnie miałoby wartość 460 tysięcy.
Po śmierci taty okazuje się, że jest testament. Według tego testamentu cały majątek ma trafić do brata. Od razu nasuwa się myśl, że w takim razie możesz zgłosić się po zachowek. Ale to tylko pozory. Zauważ, że nigdzie nie potwierdziłam, że kwota odpowiadająca zachowkowi musi ci przypaść akurat w ramach spadku. Równie dobrze możesz ją otrzymać w formie darowizny. Na początku znów czynną wartość spadku w wysokości 280 tysięcy sumujemy z wartościami darowizn, czyli 200 dla brata i 460 dla ciebie. To daje nam w sumie 940 tysięcy złotych. Teraz tę kwotę dzielimy na dwa, bo każdy z was miałby równy udział w spadku, gdyby dziedziczenie odbywało się na podstawie ustawy. Wynik tych obliczeń to 470 tysięcy złotych. Tyle każde z was dostałoby, gdybyśmy spadek i wartość darowizn podzielili na dwie równe części. Jak przy poprzednich przykładach, teraz te 470 tysięcy złotych mnożymy przez 1/2, żeby obliczyć przysługujący ci zachowek. Daje nam to wynik 235 tysięcy złotych. Darowizna, którą dostałeś od taty, znacznie przekracza tę wartość. Z tego powodu nie możesz się ubiegać o zachowek od brata, mimo tego, że to jemu tata zapisał cały spadek. Być może zastanawiasz się, czy twój tata nie mógłby zadbać o to, by darowizny pozostały bez znaczenia dla zachowku. Niestety, miał możliwość co najwyżej zwolnić darowiznę z tak zwanego zaliczenia na schedę spadkową. Miałoby to wprawdzie znaczenie dla postępowania działowego, ale taka darowizna wciąż byłaby brana pod uwagę przy obliczaniu wysokości zachowku. Jeśli wydawało ci się, że takie rozwiązanie może zabezpieczyć przed płaceniem zachowku, to koniecznie obejrzyj film na moim kanale, w którym wyjaśniam, co tak naprawdę to zwolnienie oznacza. A ja tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym filmie.